trener, nauczyciel, mentor, przyjaciel, autorytet, po prostu mistrz. Wychowanek, podopieczny, słuchacz, następca, czyli uczeń. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Mistrz i Uczeń. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkich tych, którzy nas oglądają. Pozdrawiamy gorąco ze studia imienia Janusza Hajduna. Pozdrawiamy oglądających, wszystkich tych, którzy przed swoimi ekranami, przed laptopami, przed może smartfonami. Pozdrawiamy z czasem także tych, którzy będą nas słuchać na antenie Radia Gdańsk. Tak więc to jest takie multimedialne przedsięwzięcie. Mistrz i Uczeń to audycja, w której prezentujemy niezwykłe postaci, niezwykłe osobowości. Dzisiaj Lucyna Kołodziejska i Wojciech Farkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Witam wszystkich. W tej zajawce, która wprowadziła w spotkanie, w klimat naszego tego popołudniowego, piątkowego spotkania, usłyszeliście, że mistrz i uczeń to oczywiście mentor, nauczyciel, to również naśladowca, ten, który jest tym, który podąża drogą wskazaną przez mentora, ale w waszym przypadku można śmiało powiedzieć, że każdy z was jest dla siebie mistrzem i uczniem jednocześnie, chociaż były postaci, które się po drodze pojawiały, które może tę pasję też w was rozbudzały. Lucyna, ty jesteś biegaczką ultra, uwielbiasz biegi 150-kilometrowe na przykład, ale też się wspinasz. Był ktoś po drodze, kto pokazał ci, w jaki sposób to robić bezpiecznie i tę pasję rozbudzał? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Jedna osoba, która tak naprawdę pomagała mi w technicznych aspektach tego, to chyba Grzesiu Bargiel, z którym zdarza mi się w Tatrach wspinać. Ja tak naprawdę też, używaj słowa, wspinam się, bardziej chyba spaceruję po górach wysokich. Wydaje mi się, że to byłoby bardziej adekwatne. W związku z czym chyba te umiejętności no, nie są takie techniczne tutaj wymagane. Jeśli chodzi o biegi i te takie wszystkie pozagórskie gdzieś tam moje aktywności, no to chyba do tego tam mniej trzeba jakiegoś mentora i tego typu osoby, a ja raczej jestem uczniem takim, mało ze mnie na pewno w mistrza, właściwie nic. Myślę, że raczej jestem uczniem, który uczy się po prostu od wielu osób, ale też nawet niekoniecznie od osób, które zajmują się sportem. Po prostu w życiu tak naprawdę gdzieś tam te, które spotkam na swojej drodze. To do tych postaci, tych ważnych osób, które w twoim życiu pojawiały się wielokrotnie, aby też taką charytatywną też działalność w tobie rozbudzić. To Wojtku, czy w twojej tej karierze wysokogórskiej był ktoś, kto powiedział, słuchaj, masz potencjał, wykorzystaj to, masz fantazję, masz wyobraźnię i masz możliwości? Co, nie pamiętam, żeby ktoś mi mówił, że mam potencjał, mam talent albo mam możliwości. Znaczy możliwości chyba tak. Natomiast ja też, tak jak Lucyna, bardziej się czuję i ciągle jeszcze uczniem. Jeszcze chciałbym się czegoś nauczyć. Niekoniecznie może dzisiaj w górach, ale w innych aspektach życia. Natomiast jeżeli pytasz o moje doświadczenia, czy o moich jakichś takich mistrzów górskich, na pewno nie zapomnę Jaśka Muskata. Jest to bardzo specyficzna postać. Nierodowity Zakopiańczyk, ale prawie 20 lat temu, 18 bodajże, miałem okazję z nim przejść taki kurs taternicki, prywatny, nieformalny. Facet jest ode mnie o kilkanaście lat starszy, więc już wtedy miał pod 60, teraz ma ponad 70 parę lat. Dalej prowadzi ludzi. I on tak czuje skałę, on tak się lekko wspina cały czas, że ja na pewno tego nie zapomnę, bo i tkwi mi w mojej głowie, że tak naprawdę, żeby dobrze się wspinać w skalę, to trzeba umieć zachować równowagę. Myślę, że to przesłanie nie tylko dotyczy gór, także innych.
No też wspomnę, bo wiele dla mnie znaczył Maciej Berbeka. Wspinałem się z nim 5 lat i parę naprawdę ciekawych wypraw mieliśmy razem. Tak już zostanie, a ostatnio też uważam, że jeden z najlepszych przewodników górskich, jeżeli mówimy o wspinaczce skalnej, lodowej, a przede wszystkim skiturowej, to Marcin Rutkowski, tak zwany Rutek, i młode pokolenie. Teraz też chodzę często, ostatnio nawet byliśmy w Tatrach, tudzież na nartach z Wojtkiem Malawskim, to taka nowa gwardia, nowe pokolenie, które chce zawojować świat. Lucyna, ja zwróciłem uwagę na to, co powiedział Wojtek, na te dwa określenia, że czuje skałę i w skale się dobrze porusza. Ty wspomniałeś, że raczej wspinaczką się nie zajmujesz, bardziej spacerujesz po górach, po tych wysokich górach, ale przecież też troszeczkę wiesz o tym, co znaczy trzymać linę i zabezpieczać i być zabezpieczaną. Owszem, chociaż zwłaszcza jeżeli o ten aspekt chodzi, to tak zwane lodospady, czyli wciąż zimno, śnieg i chłód bardziej niż skała, ale faktycznie zdarza mi się gdzieś tak wspinać i wtedy właśnie korzystam z rad i pomocy Grzesia Bargiela, bo wówczas to on jest moim gdzieś tam partnerem od liny. Ja anonsując nasze spotkanie powiedziałem, że nie znacie się, że jesteście osobami, które swoją pasję realizują niezależnie. Poznaliśmy się wspólnie kilka dni temu. Poznałem was, żebyśmy mieli też dzisiaj okazję tak trochę więcej porozmawiać, już trochę wiedząc więcej o sobie, ale anonsowałem nasze spotkanie jako spotkanie osób, które spotykają się w bazie, gdzieś na jakimś poziomie góry, która jest zdobywana, która jest naszym celem. I jak to jest w waszym przypadku? Jak to się odbywa w ogóle? Trafiacie do takiej bazy, wszystko jest dopracowane, jest ekipa, która nadzoruje, która wspiera i jest ekipa, która zdobywa. Wchodzicie do takiego namiotu, mówicie: cześć, jestem Wojtek, jestem Lucyna, co tam u was słychać? Ja przyjechałem z Polski, będziemy się wspinać? To znaczy się, praktycznie rzecz biorąc, takiej bazy to ja chyba w swojej historii nie spotkałem, że jest taka baza, bo jeżeli mówisz o akcjach Polskiego Związku Alpinizmu, czy na przykład Polskiego Himalaizmu Zimowego, to może takowe bazy są. Bardziej z mojej wspinaczki to większość wypraw to były nasze osobiste namioty. Więc naszą bazą była dwójka, czasami mniejsza, czasami większa. I raczej obcowaliśmy bezpośrednio z partnerami. Owszem, ostatnio mówiąc na przykład chociażby o mojej wyprawie na Everest, była baza w bazie pod Everestem. Była to jedna z piękniejszych i bardziej nawet wypasionych baz. Naprawdę to był namiot o długości chyba około kilkunastu metrów, ogrzewany z oknami, także bazę mieliśmy świetną. Natomiast oczywiście poznaliśmy się z całą ekipą, która próbowała wejść na tą górę w Katmandu, w hotelu. I tam już wiedzieliśmy, że idziemy razem. Także mi się nie zdarzyło, żeby nagle wylądować w jakiejś bazie i powiedzieć: cześć, jestem Wojtek, tak, tutaj cześć, jestem Lucyna, czy Andrzej, czy ktokolwiek, i będziemy się za chwilę razem wspinać. Nie, tak nie było. Lucyna? Tak, no oczywiście tutaj też przytaknę. Rzeczywiście najczęściej jest tak w moim przypadku, no bo ja od razu też powiem, że ja jeżdżę na te wyprawy z pomocą komercyjnych firm niejednokrotnie. Teraz tą odwołaną na Pik Lenina chciałam zrobić sama. Zupełnie, a tak to są po prostu takie agencje górskie, więc nie będę tutaj czarować, że sama właśnie jadę i wnoszę sprzęt, tylko to często są osoby, które mi pomagają i to wygląda w ten sposób, że na przykład na takiej wyprawie jest 5, czasami 8 osób, z czego na przykład 2 to są przewodnicy, czasami jest lekarz, także 3 osoby jakby z firmy, no i na przykład 5 wspinaczy i spotykamy się na lotnisku, czasami na miejscu, jeżeli każdy leci osobno z różnych części świata i później dzielimy namiot. Także tak naprawdę no to później z obcymi osobami spędzamy czas we wspólnym namiocie. Przez I ci obcy ludzie stają się tak naprawdę partnerami, bardzo bliscy. To są pewnie przyjaźnie, które się nawiązują, zawiązują na wiele lat.
Za chwilę połączymy się z naszymi słuchaczami, którzy będą też fragment naszej rozmowy mogli usłyszeć. Skaldowie wybrzmiewają powoli na antenie Radia Gdańsk. Ja tylko przypomnę, że relacja z naszej rozmowy oczywiście cały czas na żywo na naszym profilu facebookowym. Na profilu facebookowym Pomorze Biega i Pomaga. Również na radiogdańsk.pl. Później film z naszego spotkania będzie można obejrzeć na YouTube. Troszeczkę zdjęć się pojawi, troszeczkę filmików będziemy wplatać w to, co będziecie mogli obejrzeć, drodzy Państwo. A w środę po godzinie 13 w audycji Pomorze Biega i Pomaga obszerna relacja antenowa, tak więc zapraszam do słuchania. Za chwilę pytanie, które zadamy naszym gościom, które padnie też na antenie. Czekamy na Beatę Szewczyk, która zaanonsuje naszą obecność, ale korzystając jeszcze z tej chwili, to jest tak, że można powiedzieć o tym, co uprawiacie, turystyka wysokogórska? Mam pieniądze, mogę sobie pozwolić na to, żeby się wspinać na wysokie szczyty? No nie śmiałabym chyba powiedzieć inaczej, jeżeli chodzi o mnie. Myślę, że raczej jestem turystką wysokogórską. Wojtek? Ja też raczej się traktuję jako turystę wysokogórskiego, natomiast nie powiedziałbym, mam pieniądze, mogę się wspinać, tak, bo dokładnie. To dotyczy tak naprawdę kilku gór. Ja ci powiem, że jedną z tańszych wypraw moich to była podwójna wyprawa na Denali. Raz podwójna dlatego, że za pierwszym razem pogoda nas nie dopuściła do szczytu i musieliśmy wracać ze względów pogodowych. I tu postawmy kropkę. Tak jak mówiłam przed chwilą, mistrz i uczeń, proszę Państwa, kolejne spotkanie w naszym studiu imienia Janusza Hajduna. Dziś niesamowici goście, Lucyna Kołodziejska, Wojciech Falkowski i prowadzący to spotkanie Tomasz Galiński. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, pozdrawiamy z naszego studia, nasi znakomici goście, rozmawiamy sobie o wspinaczce wysokogórskiej, chociaż Lucyna powiedziała, że ona bardziej spaceruje po tych wysokich górach, ale to jest oczywiście stwierdzenie wynikające ze skromności, bo to osoba bardzo wysportowana i osoba, która też się wspina, tylko że te bardziej lodowe klimaty lubisz. Lucyna, twoje największe osiągnięcia? Wydaje mi się, że Denali to była góra, która na pewno była najtrudniejszą z gór, na jakie weszłam. Wymagała, to nawet nie chodzi o to, że ona technicznie wymagała jakichś właśnie umiejętności, ale z racji tego, że trzeba samemu dźwigać cały swój ekwipunek na te, już nie pamiętam, 2 czy tam 3 tygodnie bycia w górze, to jest jakby dość trudny temat. W Himalajach jednak można wynająć szerpów i troszeczkę sobie pomagać, a na Denali nie ma takiej możliwości, także samemu po prostu ciągnie się dość spory bagaż, kilkudziesięciokilogramowy. Wojtek, Denali dwukrotnie? To znaczy raz nie wszedłem na szczyt, żeby taka jest prawda, takie są fakty. Za drugim razem pogoda była sprzyjająca, więc tak. Ja uważam Denali za jedną z najpiękniejszych wypraw też w swoim życiu. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło pozytywnie, wyobrażałem sobie, że skoro jest baza na tych 450, to jak to w Ameryce, przynajmniej Coca-Cola w bazie. Nic. Jedynie do picia to, co mamy ze sobą, czyli topiony śnieg, ewentualnie jakieś tabletki. Natomiast jeżeli pytasz o taki najtrudniejszy technicznie, to na pewno jedna z najpiękniejszych chyba gór na świecie, Ama Dablam. Bardzo wymagająca i końcówka zresztą wspinanie lodowe, takie prawdziwe, więc to na pewno zostanie w mojej głowie. Drodzy Państwo, teraz zwracam się do słuchaczy Radia Gdańsk. Jesteście świadkami historycznego spotkania i historycznej prezentacji. Lucyna Kołodziejska jest biegaczką ultra, biega dystanse wielu set kilometrowe w różnych zakątkach świata, chociaż ukochałaś przede wszystkim Bieszczady, prawda? To jest ten rejon Polski, gdzie szczególnie lubisz biegać. To jest taka pasja, która też ma swój wymiar charytatywny. Tak, właściwie to najpierw jak zaczęłam chodzić po górach, później pojawili się gdzieś tam koledzy, którzy wciągnęli mnie w bieganie tutaj w okolicach Trójmiasta i okazało się, że wielu z nich pomaga. To ja sama tego nie wymyśliłam, to tak naprawdę kilku tutaj kolegów, których poznałam, oni zaczęli pomagać dzieciakom i wkręcili mnie w to. I teraz jest tak, że ja też chętnie się tym zajmuję. No bieganie jest tak naprawdę u mnie metodą treningową na góry wysokie. To stąd się bierze. No a okazało się, że możemy tak naprawdę pomagać Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci. Dzięki temu, że biegamy, możemy
jakby zgłaszać potrzeby, jakie są dla hospicjum, a u mnie przy okazji Gór Wysokich okazało się, że mogę przed wyjazdem spróbować w wielu firmach większych porozmawiać o tym, czy nie chcieliby pomóc, i za wniesienie flagi na szczyt z napisem, logiem danej firmy zbierać spore kwoty na konto hospicjum. I to jest fajne. To jest bardzo fajne, to jest bardzo ważne. To jest możliwe dzięki social mediom, dzięki takim relacjom jak ta, drodzy Państwo, dzięki takim spotkaniom jak to, bo Lucyna Kołodziejska funkcjonuje w social mediach. Jest osobą, która pokazuje zdjęcia ze swoich wypraw, a Wojciech Falkowski niekoniecznie. I teraz w związku z tym, że Wojtek wydaje się być postacią anonimową, ale jakże wielkim pasjonatem, drodzy Państwo, historyczne oświadczenie. Wojciech Falkowski jest pierwszym gdańszczaninem, który zrobił koronę ziemi. Takie są fakty. Moje ostatnie wejście na Everest w 2019 roku rzeczywiście dopełniło tej korony, mogę powiedzieć pełnej korony. Na niektórych szczytach już byłem po raz powtórny. Na przykład na Aconcagua poszedłem ze swoim synem. Na Mont Blanc też zabrałem syna swego czasu, więc niektóre szczyty się mi już dublują. Natomiast tak, z tym, że myślę, że to nie jest taki chyba cel i nie wiem, czy to jest najważniejsze, czy ja jestem pierwszym, drugim czy trzecim, bo nawiążę trochę do ostatniego takiego kija mocnego, który jest w tym wysokogórskim rowisku, który został rzucony albo wciśnięty przez Wojtka Kurtykę. Dużo prawdy, bardzo dużo mocnych słów, natomiast myślę, że ta rywalizacja też często szkodzi temu duchowi takiej swobody. Nazywamy siebie tutaj turystami bardziej wysokogórskimi. Miałem trochę doświadczeń wspinaczkowych, no bo trudno nie nazwać wspinaczką takiej góry jak Alpa Major, no to będę też bardzo fajny lud, więc polecam. Ale czy Matterhorn, czy różnego rodzaju skały alpejskie, które stanowią wyzwanie, Tatry, polecam też z całą odpowiedzialnością. Natomiast jeżeli zaczynamy się tak ścigać za bardzo i kolekcjonować te wszystkie szczyty, trochę to się zaczyna, według mnie oczywiście, takie trochę na sprzedaż. To, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, że we wspinaniu chyba nie tylko, najważniejsza jest równowaga. Bardzo fajnie mi się też kojarzy słowo, może nawet nadużywane teraz, zrównoważony rozwój. Bardzo modne, tak? Mówimy tutaj o zmianach klimatycznych, mówimy tutaj o dbałości o naszą planetę, więc warto na to zwrócić uwagę także w górach. Zresztą wspomniany przeze mnie Jasiek Muskat nigdy nie wychodził w góry bez worka na śmieci. I zawsze wszystko, co znalazł po drodze, każdą puszkę, butelkę zabierał ze sobą, dlatego na pewno nigdy go nie zapomnę. 15 lat w obłokach. Zaczęło się w 2000? Praktycznie zaczęło się trochę wcześniej. Te 15 lat to dotyczy tego projektu Korona Ziemi z taką trochę dłuższą przerwą. Nie będę ukrywał, że to wpływ pewnie śmierci Maćka Berbeki, bo myśmy byli umówieni, mieliśmy zrobić w 2012 roku wejść na Czoju. Chińczycy zamknęli granicę, więc alternatywnie pojechaliśmy sobie na piramidę Carstens. Zresztą też to ze wspinaczką może miało niewiele wspólnego, ale to przejście przez dżunglę nie do zapomnienia na pewno. Cieszę się z tej wyprawy, bo mogę powiedzieć, że to była taka wyprawa, też robiona przez agencję, ale myśmy byli tak jakby taką drużyną sami. Maciek przyprowadził 3 ludzi, ja przyprowadziłem 3 ludzi, było nas w sumie 7. Dzięki temu mogliśmy zabrać Maćka za darmo na tą górę, bo Maciek też marzył o korenie ziemi. W zasadzie poza Winsonem prawie wszystko zdobył. Wrócimy do tych wypraw z Maćkiem Berbeką, bo ta jedna z jego ostatnich wypraw, ta udana, to była w twoim towarzystwie. To wrócimy do tego, Wojtku. Lucyna, twoja największa, najwyższa, fantastyczna przygoda to jest biegowa. Góra Kościuszki czy jakaś inna historia, gdzie wbiegłaś na górę?
Biegowo rzeczywiście, bieg na górę Kościuszki. To była fajny jakby pomysł taki. Ja po prostu byłam w Australii zupełnie z innych powodów i stwierdziłam, że skoro już tam jestem, to byłoby tak naprawdę grzechem nie skorzystać i nie wejść. Po czym sprawdziłam i zobaczyłam, że to jest tak naprawdę 11 kilometrów niecałe do góry. Zatem uznałam, że należałoby chyba wbiec, bo jakby wchodzenie trochę tutaj i zdobywanie oblężnicze szczytu byłoby raczej pozbawione sensu, więc biegłam. Rzeczywiście to jest półmaraton na górę i na dół. Pogoda sprzyjała, cieplutko, jak to w Australii, także bardzo przyjemny dzień i chyba to najwyższe poziomy nad poziomem morza, jeżeli chodzi o biegi. Lucyna Kołodziejska, jak Państwo słyszą, wbiega na góry. No tu akurat w przypadku Australii, tam mamy dwa szczyty, które można w tym momencie rozpatrywać, ale jeśli chodzi o górę Kościuszki, no to tam wbiegamy po to, żeby mieć kondycję na zdobywanie wyższych szczytów, przynajmniej Lucyna takie bieganie po górach uskutecznia. Wojtek Falkowski, drodzy Państwo, oprócz tego, że zdobywa wysokie szczyty, ma na swoim koncie koronę ziemi, to też żegluje, to też uprawia triatlon. I o tym wszystkim porozmawiamy teraz w tym programie, który dostępny na stronie facebookowej Radia Gdańsk, na stronie facebookowej Pomoże, Biega i Pomaga i na naszej stronie radiogdańsk.pl. Zapraszam, zachęcam i żegnamy się ze studia imienia Janusza Hajduna, oddając głos Beacie Szewczyk. Drodzy Państwo, my zapraszamy na tę część online, do tej części wirtualnej. No i Beatka już przejęła stery. Beata Szewczyk na antenie Radia Gdańsk, a my cały czas w tej wirtualnej rzeczywistości. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są wspólnie z nami i widzowie. Wojtek, jeśli chodzi o te wysokogórskie wyprawy, 15 lat, powiedziałeś, że to był akurat ten cały projekt związany z koroną ziemi, ale w międzyczasie była przerwa. Była krótka przerwa związana z dwoma takimi wydarzeniami. No jedną wspomniałem, śmierć Maćka, z którym się czułem związany i faktycznie niesamowity przewodnik i budujący bardzo fajną atmosferę. Drugą taką przeszkodą to była akurat sytuacja mojej firmy, dlatego że tak jak powiedziałeś, albo jak ja powiedziałem, nie mam swojej strony na Facebooku, nie używam Instagramu. Raczej swoje pasje realizuję dla siebie najbliższych, więc staram się tym też nie patować i też staram się zachować tą taką równowagę, żeby za bardzo nie wpuszczać zewnętrznego świata do swojego wewnętrznego. Dla mnie chodzenie po górach, czy żeglowanie, czy też nawet taki bieg triatlonowy, to jest jakieś osobiste przeżycie. To, co mnie na przykład ciągnie w góry, to niesamowita przestrzeń i gra świateł. Zresztą zainspirowany topnieniem lodowców, a propos bazy, jest jedna taka w Kirgistanie, baza Inylczek się nazywa, pomiędzy pikiem Pabiedy a górą Kantengri. Moim zdaniem najpiękniejsza baza na świecie. Najpiękniej położona, otoczona tak wspaniałymi górami i jeszcze z tak fajną kuchnią. Zresztą w bazie pod Leninem też naprawdę... Co to znaczy z kuchnią? W bazie jest kuchnia, są kucharki i gotują. Podają ci posiłek, śniadanie. Normalnie tak jakbyś czuł all inclusive, jeśli chodzi o bazę. Ale to jest właściwie i pod Aconcagułą również też te... Tak, pod Aconcagułą są bazy. Ja się wspominam. Można. Aha. Moja pierwsza wyprawa na Ankę to 2007. Gotowaliśmy sobie sami. Okay. Mieliśmy wszystko, że tak powiem, na plecach. Tak. Jak byłem w ramach aklimatyzacji przed Everestem w 2019, to już skorzystaliśmy z agencji. Aha. Też był duży namiot. I tam rzeczywiście też mogliśmy sobie zjeść całkiem fajne posiłki. Czyli można śmiało powiedzieć jednak, że to jest wielki biznes, to jest wielka machina, która po prostu kosztuje ogromne pieniądze i to jest rzeczywiście, nie oszukujmy się, pasja dla ludzi majętnych. Nie do końca się z tobą zgodzę, bo można się realizować naprawdę wspaniale,
przykład Alaski, gdzie jesteśmy zależni od tego, co sami wniesiemy, co sobie sami ugotujemy, co sobie sami kupimy. Na każdą górę, dzisiaj na Konkagułę, nie wiem, na Elbrus, na jakąkolwiek alpejską górę, nie musisz spać w schronisku, nie musisz być w takiej bazie, gdzie jesteś obsługiwany. Możesz to robić sam i w tym momencie te koszty tak naprawdę dotyczą tylko dobrego sprzętu, bo to jest najważniejsze w górach. No właśnie, a czy chętnie rozmawiacie o kosztach, chętnie mówicie o pieniądzach, o tych, które trzeba wydać, ile to kosztuje, czy raczej to są takie rzeczy, które zostawiacie tylko i wyłącznie dla siebie? Jak ktoś pyta, mówicie, nie, nie rozmawiam o pieniądzach, bo to jest moja pasja, po prostu pasja nie ma ceny. Ja nie mam z tym problemu, tak? Jeżeli ktoś pyta, to oczywiście mogę się tym podzielić. Ale to nie tak, że chciałabym się chwalić albo w drugą stronę coś umniejszyć, że coś było taniej, tylko po prostu no to jest jedno. No to jest takie normalne pytanie i uważam, że powinna być na nie normalna odpowiedź. Ja tutaj z kolei, jeżeli chodzi o tą medialną stronę, o której wspomniałeś, Tomku, instagramową czy gdzieś tam facebookową, to rzeczywiście gdzieś tam można mnie zobaczyć, ale to z kolei jest bardziej, bo tak, na swoje wyprawy zbieram sama. To jest po prostu to, co zarobiłam gdzieś tam w ciągu roku i udało mi się odłożyć. A przy okazji tych wypraw właśnie staram się zbierać na hospicjum i to temu tak naprawdę służy mój Instagram, żeby gdzieś tam to pokazywać, otagować hospicjum, wrzucić takie gdzieś krótkie filmiki i takie historie. To jest bardzo ważne, bo te pieniądze, które przy okazji swoich wypraw zdobywasz na rzecz hospicjum, one pomagają, bo hospicjum potrzeby ma ogromne. To o tym wiemy doskonale. Ale zostając przy pieniądzach, to są taka wyprawa na przykład na... No teraz jest trudno wyjść na Mount Everest, ale wyprawa na Everest to jest koszt rzędu pewnie setek tysięcy. No to zależy. Cena jest w miarę stabilna. Pozwolenie kosztuje chyba 11 tysięcy, przynajmniej w 2019 dolarów. Roku 11 tysięcy dolarów. A tak poza pozwoleniem, to gdybyś się uparł, to powiedzmy dołożysz 10 tysięcy i możesz wejść. Najtańsze agencje biorą 30 tysięcy dolarów, gdzie no masz trochę ryzyka co do jakości kuchni, a przede wszystkim też jakości obsługi po drodze. Natomiast najdroższe agencje biorą nawet 75 tysięcy dolarów i więcej. Słyszałem, że chyba jedna nawet 90, ale w tym momencie masz zapewniony helikopter, że tak powiem, kiedy chcesz i codziennie do łóżka świeże cappuccino, jeśli chcesz. To jest niewiarygodne. Wydaje się, że góry są tak niezwykłą przestrzenią i tak nieosiągalną momentami, że tam cywilizacja nie sięga, ale się okazuje, że nawet cappuccino można otrzymać. Jak masz pieniądze, to możesz świeże espresso, naprawdę świeże cappuccino i to bardzo dobre. Natomiast faktycznie idąc w stronę bazy do Everestu w Lingbocze na wysokości, zaraz żebym nie skłamał, 4 chyba 850, jest taka kafejka, gdzie podają rewelacyjne i tanie cappuccino, espresso i przepyszny jabłecznik ciepły z pieca. Oni się, że tak powiem, reklamują jako kawiarenka najwyżej położona na świecie, ale naprawdę, jeżeli ktoś tam będzie, to warto zajść i spróbować. No tak. Pytanie, ile w tym magii chwili? A ile smaku, bo czasami to też jakby... Powiem ci, że akurat jeśli chodzi o magię chwili, to na pewno jest, bo idąc po drodze parę dni od Lukli przeważnie startując, czy mamy 3, 4, 5 dni dojścia do bazy, więc nie masz już tego, co jest w Katmandu. Natomiast akurat napisałem chyba w takim króciutkim informacji, że jedną z moich pasji to też jest jedzenie, chleb i wino. I ja mam... Wydaje mi się w miarę dobre wyczucie smaku i ta kawa była tam naprawdę dobra, więc mogę z całą odpowiedzialnością polecić. No poleciłeś, przekonałeś rzeczywiście, tylko kto będzie spośród naszych słuchaczy miał okazję tego
dokonać i sprawdzić. No mam nadzieję, że jak najwięcej z nas, bo pasja jest tym, co trzeba w życiu realizować. Trzeba w swoim życiu ten środek złoty, ten work-life balance znaleźć, prawda? Ten sposób na to, żeby mieć czas na rodzinę, na pracę, na swoje pasje. Z tym, że można pasję realizować tak, jak wy to robicie, a można, mając trochę pieniędzy więcej niż na przykład ta średnia krajowa, albo jeszcze i zdecydowanie więcej, kupić sobie jakieś mieszkanko na południu Europy i tam się wylegiwać z drinkiem i palemką. Ja bym jednak chciał storpedować to, że ktoś, kto ma trochę więcej pieniędzy, oczywiście może chodzić w góry, może pływać wspaniałymi jachtami. Im więcej, tym bardziej wspaniałe są te jachty. Może wylegiwać się na różnego rodzaju plażach, tak, lepszych, ładniejszych, dalej oddalonych. Natomiast mi się wydaje, że to chyba nie o to chodzi, bo pytanie, jakie ja bym sobie zadał, to czy na przykład ja jestem w górach szczęśliwy? Tak, jestem szczęśliwy. Co daje mi to te poczucie szczęścia? Chyba największe też to, że rzeczywiście można pewne rzeczy pogodzić, chociaż też chciałbym powiedzieć, nie oszukujmy się. Jeżeli wyjeżdżamy na bardzo długo, zostawiamy jakieś ślady, te negatywne, na swoim partnerze, na swojej partnerce, na swoich dzieciach. No, tego się nie da naprawić i to na pewno jakiś ślad zostaje. Dlatego też bardzo chętnie podtrzymuję to, że ciągle się czuję uczniem. Na pewno mogę postrzegać jako mistrza w zachowaniu równowagi swoją małżonkę Izę. I tu z tego studia mogę jej serdecznie podziękować. I też myślę, że niektórym mentorom, na przykład biznesowym, bo dzięki temu, że biznes, który realizujemy, ma jakąś wizję, ma jakąś misję, działamy bezpośrednio w ochronie środowiska. Teraz jesteśmy bardzo zaangażowani w działania na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Mamy wokół naszej firmy taki projekt Manifest Klimatyczny. Próbujemy organizować się w ramach rad uczelni. Jestem członkiem Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, żeby w końcu uczelnie wyższe wprowadziły takie kierunki studiów i to się już dzieje. Mi się wydaje, że to jest bardzo duże przełożenie. A z punktu widzenia też firmy i moich mentorów, chciałbym tutaj podkreślić kolegę Duńczyka, który w tej chwili jest już 86-letnim facetem, ale to on nauczył mnie handlować urządzeniami do ochrony wód. Także też mu bardzo chętnie z tego miejsca podziękuję. No to pozdrawiamy mentorów. Pojawiają się konkretne nazwiska, pojawiają się konkretne postaci. Pojawiła się też branża, w której Wojtek pracuje i która mu daje też oczywiście biznesowe sukcesy, ale i potencjał, który pozwala na to, żeby realizować swoją pasję. Lucyna z kolei w branży wystroju wnętrz się porusza. Czy to jest tak, że jak jesteś tam wysoko gdzieś w górach, to tak łapiesz taki dystans, może taką też takie natchnienie, które sprawia, że później wchodzisz do wnętrza i może te wielkie przestrzenie skupiasz w tych małych czterech ścianach i pozwalasz na to, żeby ktoś, kto mieszka w 30 paru metrach albo 60 paru metrach, poczuł się jak w jakimś wielkim domu? No tak, rzeczywiście tak, wspomniałeś, jestem architektem wnętrz, a w górach tak naprawdę to moja głowa przede wszystkim odpoczywa od pracy. I jak pierwszy raz pojechałam na taki dłuższy wyjazd, to było Kilimandżaro, i zorientowałam się, że nagle przez dwa czy tam trzy tygodnie mogę nie mieć zupełnie kontaktu z bazą, czyli z firmą, i nic się nie zawali i po prostu mogę kompletnie nie mieć żadnego związku z pracą, To tak naprawdę, ja nie wiem, czy czasami to nie to popchnęło mnie w takie dłuższe wyjazdy w góry. Po prostu odpoczynek od swojego jakiegoś tam biznesu, który no na co dzień wiadomo, że jest gdzieś tam męczący momentami. A jak wracam, to faktycznie aż trzęsę się, żeby usiąść z powrotem do projektów i wymyślać, bo zupełnie jakby te dziedziny są no jakieś tam wykluczające siebie, chociaż oczywiście żadne najpiękniejsze, nawet wnętrze, jak dla mnie, nie będzie porównywalne z widokiem właśnie ze szczytu wysokiej góry. Wojtek wspomniał o kilku mentorach, o tych biznesowych. Ty masz też mentorów, którzy pojawiają się w tej charytatywnej działalności.
pojawia się parę nazwisk w twoim życiu, które pomogły ci, wskazały drogę. Nie tylko zawodową, ale i nie sportową, ale taką po prostu życiową. No to w sumie trudne pytanie, bo życiowo to są osoby, które się pojawiają i nie mam takich osób, które chciałabym jakby wyraźnie podkreślić, że przez długi czas taka osoba wybierała mnie. Ale hospicjum jest tym miejscem, gdzie spotykam. Hospicjum oczywiście tak, to tak, to zdecydowanie jakby i Monika Bojarczyk, która działa bardzo aktywnie w hospicjum, która tak naprawdę nieraz gdzieś tam mnie pokierowała i pomogła i powiedziała, jak możemy gdzieś tam coś zrobić fajnego i pomóc. No i takie osoby nawet ze zwykłego życia, czasami moja własna córka po prostu powoduje, to ona jest dla mnie mistrzem, a ja jestem uczniem, jak ona, jak ją widzę w wieku 8 lat, jak ona po prostu w październiku schodzi z wody, bo ona żegluje, jest w takim małej łupince i sama pływa po zatoce i po prostu z szczęką, tam, z dzwoniącymi zębami odbieram ją, żeby do auta wsiada, no to dla mnie to ona tak naprawdę, to mistrz. To jest mistrz. Twoi synowie, córka napędzają cię też, Wojtku? Też jesteś ich trochę mistrzem, ale jednocześnie też czerpiesz z ich radości, z ich tej młodzieńczej fantazji? No jak najbardziej. Mam jednego syna, jedną córkę. Córka w tej chwili powinna lada godzinę, lada dzień rodzić trzeciego wnuka, także też jestem, tak powiem, na takim stand-by'u. Mam nadzieję, że chłopak za chwilę się pojawi na świecie. Też jest mistrzem. Tak, tak. Ale na przykład myślę, że dla mojej Kasi też w jakimś sensie mogę powiedzieć tak. Na pewno nauczyłem dzieci pływać. Na pewno nauczyłem jeździć dzieci na nartach. Na pewno to pamiętają. Syn dawno mnie przerósł, co prawda nie jeździ na nartach, tylko na desce. Ale zaraził się ode mnie skituringiem. Niedawno byliśmy w Szwajcarii. Za tydzień trochę więcej wybieramy się do Chamonix, żeby się wdrapać on z deską, ja z nartami na szczyt i sobie zjechać. Mam nadzieję, że się uda. I jak ja widzę, jak on jeździ na tej desce, jak właśnie a propos Jaśka Muskata, jak on wspaniale czuje ten śnieg i ma tą równowagę i jeszcze tą frajdę, to ja na przykład nie puszczę się tak ostro jak on, więc myślę, że na pewno jestem dla niego mistrzem, ale też dużo mogę czerpać od moich dzieci. Wspomniałeś o swojej żonie. Twoja żona jest psychoterapeutą. Psychoterapeutą psychoanalitycznym, prawie analitykiem. W tym roku podejrzewam, że skończy to szkolenie wieloletnie. I faktycznie Iza niejednokrotnie była dla mnie takim jednoznacznym drogowskazem, gdzie iść. A tą historię mamy piękną, bo znaliśmy się 13 grudnia 1981 roku, więc data nie do zapomnienia. A w jakich okolicznościach można wiedzieć? Mama Izy wynajmowała opozycjonistom kawałek swojego domu, nawet nie swojego, tylko swojego męża, na nielegalną drukarnię. I 13 grudnia spotkaliśmy się, mnie zaprosił do współpracy bliski przyjaciel Bogdana Borusewicza, Rysiek Pusz, i postanowiliśmy zaprotestować przeciwko stanowi wojennemu i tam poznałem swoją obecną żonę. Piękna historia, również historia opozycjonisty. Teraz alpinisty, człowieka, który realizuje się w biznesie i w tych wysokogórskich spinaczkach, ale człowieka, który też dzieli się swoim dobrem. I to nie tylko w kraju, ale również za granicami. Dlaczego Kamerun? Tak, zwykle przypadek. Współpracujemy z takim dużym biurem projektów CDM Smith z Warszawy. Szef tego biura jest członkiem organizacji pod tytułem Kawalerowie Maltańscy. Pomagają w wielu miejscach, szczególnie Afryki. A jeśli chodzi o... I mają taką fundację, Studnia Nadziei. Finansują budowę studni tam, gdzie rzeczywiście tej wody brakuje. Natomiast moja firma, zresztą zainspirowana topniejącymi lodowcami, bo tutaj bym chciał bardzo podkreślić, jak wielkie wrażenie na mnie robi na przykład poziom, który ciągle się podnosi, końca lodowca Glace de Mer właśnie pod Chamonix.
ale nawet w tej wspomnianej bazie pod Pikiem Pabiedy, w tej bazie Inylczek, zresztą pokażę ci zdjęcie ze środka lodowca, gdzie żadna ręka tego nie żłobiła, są takie korytarze, tylko jak się patrzy, jak to szybko topnieje, jak to znika, to nas skłoniło, żebyśmy rzeczywiście odpalili projekt Manifest Klimatyczny. Dzięki tej relacji biznesowej stwierdziłem, że warto pomóc niekoniecznie tu, tylko komuś, kto naprawdę potrzebuje. Jesteśmy firmą chyba jedną z najbardziej uznanych, jeżeli mówimy o produkcji urządzeń do retencji wody i też do podczyszczania wody opadowej, więc trafiło na osobę, która podjęła temat, bo to jest bardzo ważne. Siostra Felicyta, która się opiekuje tymi dziećmi, prowadzi tą szkołę dla tych biednych Kameruńczyków w miejscowości Garuna Bulaj, jest tak zaangażowana, że tak naprawdę ona niczego nie potrzebowała. Trochę pieniędzy i trochę szczęścia i cały ten projekt został zrealizowany, więc ja, dla mnie bardzo wielka przyjemność i rzadko otrzymuję takie podziękowania jak te, które przed chwileczką tobie pokazywałem. I które pokażemy też państwu, bo ono pojawi się w tej YouTube'owej wersji naszego filmu, tak więc mogą państwo teraz to obejrzeć. Szczęść Boże! Mam na imię siostra Felicyta, jestem siostrą dominikanką. Jesteśmy w Garua Bulaj w Kamerunie. Z całego serca chcielibyśmy podziękować Fundacji Studnia Nadziei, a w szczególności naszemu sponsorowi, firmie Ecol Group i panu prezesowi zarządu, panu Wojciechowi Falkowskiemu. Znajdujemy się obok naszej świetlicy. Pierwszy zbiornik, na który dostaliśmy pieniążki, będzie służył dzieciom z naszej świetlicy. Drugi znajduje się z drugiej strony domu i będzie służył naszej wspólnocie sióstr. Z całego serca pozdrawiamy i dziękujemy! Heskilia dedą? Woda! Woda! O, wam woda! Woda! Woda. Nie, woda. 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 Dziękuję, woda. I wracamy do rozmowy. Lucyna, jak słucham Wojtka, to mam wrażenie, że romantyk z niego. Mimo tego, że jest biznesmenem, człowiekiem, który pewnie twardo stąpa po ziemi, to ma duża romantyka, nie sądzisz? Też jesteś romantyczką? Wojtek na pewno ma, tak, to rzeczywiście masz rację, a czy ja? Pewnie innym to ocenić, ale możliwe, tak, to gdzieś tam... Co cię pcha w te wysokie góry? Po co ty biegasz po prostu katując swój organizm po 150 kilometrów gdzieś po prostu w zimnych zakątkach świata? Po co to? Co w twojej głowie się w tym momencie dzieje? No bo rzeczywiście to są jedne z piękniejszych chwil wtedy, tak? Nad ranem... Ból ciała, odmrożone może stopy, zmarznięte dłonie. To tak, okej, okay, trzeba przez to przejść, bo to jest takie cierpienie, które gdzieś tam może uszlachetnia, nie wiem, może to gdzieś tutaj powoduje, że trochę jest się, człowiek się czuje może... Tak naprawdę jak wracam z takiej gdzieś wyprawy albo z jakiegoś biegu długiego, albo po prostu po 3 tygodniach bardzo dużej niewygody, to czuję, że żyję tak naprawdę w Gdańsku, tak? Tutaj, w swoim domu, mieszkając sobie z córką i normalnie po prostu jedząc miły, ciepły obiad, kładąc się do fajnego, ciepłego łóżka i żyjąc zwyczajnie. Tak, taki wyjazd gdzieś tam chyba powoduje u mnie chęć życia jeszcze większą, takiego normalnego. Nie powiem, że to jest ocieranie się o śmierć, ale to jest takie ocieranie się o ekstrema. I to jest ci potrzebne, żeby poczuć tę wartość codzienności. Chyba tak. Wojtek? U mnie chyba trochę inaczej. Ja nie wiem, czy ja doceniam tą codzienność. Na pewno powinienem. Natomiast dla mnie góry to są przede wszystkim te wrażenia takie estetyczne. Zresztą góry, morze, też no, długa jazda na rowerze, to też wbrew pozorom te przeżycia estetyczne są bardzo silne. Wtedy, kiedy brakuje ci tego oddechu, jak się przełamujesz, siebie pokonujesz, to znaczy, że możesz więcej. Jest to niebezpieczne, bo to jest na granicy jakiejś omnipotencji, więc na to trzeba na pewno uważać. Natomiast ja bardziej traktuję góry też, żeby się troszeczkę zresetować, ale też brakuje mi...
Ja czuję naprawdę dużą potrzebę mocnych wrażeń, takich naprawdę mocnych. One wtedy we mnie zostają na bardzo długo. Mocne wrażenia są potrzebne po to, żeby żyć pełną piersią. To jest niewątpliwie ważne. Mocne wrażenia pewnie też odczuwasz, realizując jakiś może nieosiągalny cel biznesowy. To też pewnie się sprawdza. Ale jak to jest w przypadku Wojciecha Falkowskiego, który musi na przykład podjąć wyzwanie, mimo tego, że nie lubi się ścigać, zaliczenia pełnego Ironmana? No więc na dzień dzisiejszy myślę o Ironmanie, ale nie jest to chęć występu w oficjalnym biegu. A, czyli nie będzie oficjalnego startu, tylko wymyślisz sobie po prostu... Ja bym chciał zobaczyć rzeczywiście, czy na przykład teraz to wejście z nartami na Mont Blanc to jest dobre 12 godzin podejścia. Jest do pokonania 1800 metrów przewyższenia. Wszystko zależy od warunków, więc te 12 godzin trzeba wejść i jeszcze trzeba mieć tyle siły, żeby mieć frajdę ze zjazdu, bo to zejście często jest dużo trudniejsze. I trzeźwość umysłu. Też, bo faktycznie trzeba uważać. Natomiast w przypadku Ironmana to też się mówi, że to jest 12-15 godzin takiego pełnego wysiłku, więc wydaje mi się, że jeśli moje ścięgna wytrzymają, a mam trochę słabsze, akurat te ścięgna na Achillesa nieraz już dostały w kość, to myślę, że to jest realne. Chciałbym, jeżeli już, to najchętniej bym to zrobił w rejonie Kaszub, na przykład przepłynąć się po jezioro Rzewzyckim, zrobić sobie pętlę kaszubską. 4 niespełna kilometry, później pojechać 180 km po okolicy na rowerze. A potem przybiec do domu. I potem przybiec do domu maratońskim po prostu odcinkiem z okolic Rzewzyc do miejscowości pod Gdańskiem, w której mieszkasz. Lucyna, ty próbowałaś kiedyś połączyć kilka dyscyplin w jeden start? Nie, nigdy. Zawsze osobno albo rower, albo bieganie. Pływanie chyba jest mi najbardziej obce z tych trzech triatlonowych oczywiście. Poza tym nawet biegówki, narty u mnie mniej, bo gdzieś tam kiedyś zerwałam więzadło i mi już w głowę weszło, że po prostu boję się właśnie zjeżdżać szybko, bo gdzieś tam tutaj akurat boję się ryzyka, uwaga, w zjeżdżaniu na nartach. Natomiast faktycznie zgadzam się z Wojtkiem, że ten trening taki długotrwały, ja właściwie dlatego biegam. To nie jest ile tak, że średnio tygodniowo? Ostatnio bardzo mało, wstyd przyznać. No rozumiem, czyli praca, ale jak jest taki dobry okres? W najlepszych takich momentach, gdzie musiałam być dobrze wyćwiczona, bo właśnie przygotowałam się na Denali czy na Aconcagua, no to były 3 treningi tygodniowo po 20 km każdy. I plus, jeżeli pogoda, a tudzież czas starczył, to rower typu 60 km szosy tego czwartego dnia. Ale to były takie no, naprawdę fajne ćwiczeniowo momenty. Powiedziałeś w pewnym momencie, że boisz się zjazdów szybkich, a jest też coś, czego się boisz ponad wszystko? Jak jesteś wysoko w górach? Na nie. Przykład. Ja nie. Tylko, jak mówię mojej córce, niczego się nie boję. Chyba jedyną rzecz, która mnie przeraża, to żeby z nią było wszystko fajnie. I to jest czyli tylko lęk matki. Czyli nie boisz się o siebie, boisz się po prostu o dziecko. Nie, znaczy wiem, że to jest, można powiedzieć, że to jest trochę takie głupie i właśnie takie samolubne. Tak jak właśnie też nawet wcześniej przed audycją rozmawialiśmy o tej gdzieś tam dyskusji, która odnośnie himalaizmu się ostatnio wiązała po wypowiedziach tam Wojtka Kurtyki i odpowiedzi Krzyśka Wielickiego na to, pana Krzysztofa i pana Wojciecha, bo to nie są moi koledzy. Natomiast no gdzieś tam sobie myślę, że oczywiście wrócę. To nie jest jakaś brawura, a tak no to no jeny, no będzie co ma być, no po prostu. Wojtek, dlaczego kiwałeś głową? Wiesz, bo no, przysłuchuję się. Też się zgadzam z tym, że największa obawa tak naprawdę jest to, że nie o siebie, tylko o najbliższych, bo to im robimy największe kuku albo największą krzywdę. Gdyby mi się coś przydarzyło w górach, miałem kilka takich sytuacji naprawdę ekstremalnych. Zresztą moja pierwsza wyprawa na Aconcagua w 2007 roku dostarczyła mi tylu wrażeń, że mógłbym już prawie, że tak powiem, połowę korony obdzielić. To chociaż jakiś fragmencik.
Fragmencik dotyczy autentycznej burzy śnieżnej, dlatego że zrobiliśmy pierwsze wejście szczytowe, była przepiękna pogoda, sucho. Zostawiliśmy raki w bazie w Plaza de Mulas, zaatakowaliśmy szczyt, wszystko szło jak z płatka. Doszliśmy do Independencji, czyli mamy wysokość jakieś 6400, 6,5 i nagle przychodzi chmura i nic nie widać i sypie. Jesteśmy sami bez przewodnika. Błędnik zwariował. Nie, ale zaczynamy się bać. Doszliśmy gdzieś na 6600 i mówimy, że jest tak siwo, że wracamy. Więc zeszliśmy, na szczęście trafiliśmy do Berlina. Tam część kolegów już zawróciła. I zszedłem z naszym liderem po sprzęt, żeby przynieść raki i całe żelastwo z Plaza de Mulas na Nido de Condores. I po tej drodze właśnie gdzieś przed Kanadą strzeliła w nas taka burza i autentycznie znowu nic nie widać. Strzelają pioruny, idziesz, że tak powiem, z plecakiem żelastwa i nie wiesz dokładnie, gdzie idziesz. Byliśmy we dwójkę, więc przeżycia były niesamowite. A to, co wspominałem, już chcieliśmy jamę sobie wykopać, żeby nie iść. Natomiast mając ten zegarek jakiś tam orientacyjnie wysokościowy, mówił, no mamy to jeszcze tam 100 metrów, idziemy. Doszliśmy do Nido, wyszliśmy ponad chmury, ponad burzę, akurat na zachód słońca. Więc taki mixt ekstremum z czymś, co jest tak piękne, że się tego nie da odpisać. Żadne zdjęcie tego nie odda. I to jest wspaniałe. Natomiast gdyby się coś stało, wracając do tego konkretnego pytania, to największą krzywdę robimy najbliższym. I to jest problem. Bo ja też nie mam jakichś tam obaw, czy mi się coś stanie. Ale jak sobie pomyślę, co zrobi moja żona, co zrobi mój syn, no to jest trwałe kalectwo psychiczne, nie? No właśnie. Jak sobie radzi i jak interpretuje to twoja żona psychoterapeuta? Wolę nie odpowiadać, ale dam przykład, bo jak sobie radzi najbliższy, możemy znaleźć w takiej książce na przykład Olgi Morawskiej, która straciła Piotra. Możemy sobie poczytać, żeby nie być tylko przy górach, Grażynę Jagielską, która żyje z korespondentem, już w tej chwili nie na szczęście, bo kolega Jagielski już chyba trochę ograniczył te swoje wyjazdy, ale jej książka Pierwsza Góry na Opak, czy ta druga Miłość z Kamienia, ewidentnie mówią, jak się czuje ta osoba, która kocha i co przeżywa, jak tego partnera, czasami partnerki, żeby nie było, po prostu nie ma. Wtedy, kiedy trzeba, kiedy się ma kryzys, kiedy się chce coś postanowić razem i wtedy nas nie ma. I to jest chyba ta ciemniejsza strona też gór, ale opuszczania najbliższych na długo. No ale to jest w waszym przypadku takie działanie też z drugiej strony charytatywne. To jest to działanie, które ma na celu, realizując waszą pasję, pomóc komuś innemu. Cały czas do tej psychoanalizy się odwołuję i odnoszę, bo to jest takie coś, co ma drugie dno. Oczywiście. Dużo z tych rzeczy, na przykład taka wspinaczka wysokogórska czy turystyka wysokogórska, no realizujemy swoje narcystyczne, że tak powiem, potrzeby. My chcemy naprawdę błyszczeć, mimo że ja sobie zdaję sprawę, mimo że nie publikuję swoich zdjęć, to robię to, bo też chciałbym siebie dowartościować. Z punktu widzenia psychoanalizy pytanie jest, co mi się stało jako dziecku, że mam tak silną potrzebę, żeby być tym, nie wiem, pierwszym, wyżej, szybszym, lepszym, bogatszym, cokolwiek to znaczy. No, to wszystko jest ze sobą powiązane. Jeśli się jest ładną kobietą, to po co jeszcze do tego wszystkiego te wysokie góry, to katowanie tymi 150 kilometrami na przykład ultramaratonu? No to właśnie chciałam powiedzieć, że żeby chyba udowodnić sobie i światu coś, że się może, że chyba po prostu człowiek czuje się... Właśnie to jest to, co powiedziałam, że się nie, jak córka mnie pyta, czego się boisz, mamo, mówię, nie boję się niczego oprócz o ciebie. No to tutaj też jest tak, że po prostu jak wiem, że mogę biec przez 30 godzin non-stop,
albo jak wiem, że mogę wejść na taką górę, jak wiem, że mogę te niedogodności różnego rodzaju, zimna i wszelkiego rodzaju jakichś tam cywilizacyjnych, znaczy braku cywilizacji wokół znieść, no to, że dużo mogę chyba i że wtedy, nie wiem, zniosę wiele też rzeczy, których tak normalnie w życiu ludzi spotykają. Po prostu jest się chyba może trochę twardszym, nie wiem. A ja może trochę bardziej miększym. No właśnie, bo tak nie do końca jestem pewna tego, co Wojtek, mówię. Wojtek, myślałeś, może gdzieś, Lucyna, tak. Ty może też myśleliście o tym, żeby kiedyś napisać książkę? Wiesz co, chodzę teraz a propos naprawiania swoich ścięgien, a propos, żeby przebiec na przykład, tak jak mówiłem, w tym roku przynajmniej tą połówkę Ironmana sobie. Więc trochę naprawiam swoje ścięgna i moja osteopatka namawia mnie do tego. Natomiast jako prosty inżynier chyba nie ma sensu, a dostałem niedawno na imieniny od żony książkę Billa Gatesa o tym, jak ochronić naszą planetę. A propos, jak czytam język jednego z najbogatszych ludzi świata, to po prostu aż mnie skręca, jaki to jest straszne, więc nie chciałbym popełnić tego błędu, co kolega Bill. No ale to wiesz, poprosisz kogoś, kto ci zredaguje i będzie ładnie to wszystko brzmiało i będzie ładnie to... Tak, autor widmo. Tak, ale to już nie to samo. To tak samo możesz, to też nawiążę do Kurtyki, inaczej się wspina. Jak się wspinasz w poręczówkę, szczególnie małpą, czyli tam dżumarem, a zupełnie inaczej, jeżeli sam musisz sobie tą asekurację zapewnić, ty i twój partner. To jest na pewno zupełnie inny rodzaj wspinania. Oczywiście my możemy, ja używam lin poręczowych, żeby nie było, ale czasami sobie chodzimy, albo teraz ostatnio to już bardziej tylko z przewodnikami, idziemy na jednej linie, asekurujemy się wzajemnie. Tam, gdzie się czuję na tyle na siłach, to bardzo chętnie sobie prowadzę jakąś tam drogę i to mi daje tą frajdę. Taką frajdę też, że potrafię wyskoczyć na przykład na dwa dni wspinaczki albo na skitouring do Szklarskiej, do Zakopanego. Dosłownie wsiadam, nie wiem, w samolot, teraz ostatnio nie, to w samochód, jadę, działamy, wracamy i już jestem, że tak powiem, bardziej taki spolegliwy i też bardziej otwarty chyba na innych, bo też nasza firma mocno pomaga. Mam taką przyjemność mieszkania na mini osiedlu, taką osadę. Mamy 3 domy z przyjaciółmi. Moją sąsiadką jest Ala Stolarczyk i bardzo wspieramy też i firmowo. Byliśmy jednym z głównych partnerów ostatniego balu Fundacji Hospicyjnej. Także tutaj akurat w przypadku Pól Nadziei i wspierania tych, którzy sobie nie radzą, czy na przykład organizacja taka jak Zupa na Mąciaku, która się bezdomnymi zajmuje, to my łatwo możemy tym ludziom chociaż w jakimś tam małej cząstce siebie pomóc. Więc to też jest takie fajne. Lucyna, też masz takie chwile, że potrzebujesz resetu i taki break się pojawia dwutrzydniowy w twojej pracy? Zdarzało się, tak, oczywiście. Trochę, to wiadomo, ostatni rok gdzieś tam to zmienił, bo faktycznie no, można teraz gdzieś pojechać samochodem na 2 dni, ale tak, to jest rzecz, której potrzebuję też i nie może tak być, że tylko jest jeden wyjazd rocznie jakiś w góry, bo to za mało by było. Myślę, że moglibyśmy na temat waszych wypraw, na temat waszych tych sukcesów rozmawiać bardzo, bardzo długo i pewnie to byłyby cudowne, piękne, takie kolorowe opowieści, ale to czas upływa. To słów kilka na koniec naszego spotkania o planach na najbliższe miesiące, na najbliższe lata. Pewnie w waszych głowach roi się od pomysłów, pewnie zamknięci przez te 12 ostatnich miesięcy cały czas zastanawialiście się, kiedy pojawi się zielone światło, to gdzie najpierw? Lucyna. No ja na pewno wrócę do odłożonego piku Lenina, czyli właśnie Kirgistan i w ogóle pojechanie w tą część świata jest dla mnie bardzo nęcące, także bardzo chciałam tam się wybrać. Pik Lenina z racji tych wszystkich pików Śnieżnej Pantery jest najłatwiejszy. No ja tak jak mówię, czuję się zdecydowanie osobą, która się uczy. W związku z czym to byłby pierwszy wyjazd i to byłby mój pierwszy 7-tysięcznik.
No a później to już lista jest naprawdę gdzieś tam w moim telefonie dość długa, ale to tak nie, żeby odhaczać, tylko bardziej, że jest tyle pięknych rzeczy, które chciałam zrobić i to nie tylko górskich. Chciałam gdzieś na rowerze przejechać Portugalię na przykład. Znasz temat na pewno. Chciałabym gdzieś tam przepłynąć coś, bo jakby żeglarką się nie czuję, ale wciąż namawiam koleżankę, że może jakiś ocean byśmy zrobiły, nie wiem. Coś takiego. Także no jest dużo fajnych rzeczy, które można zrobić. Pięknie się tego słucha. I Wojtek? Popróbować. Mi się marzy na pewno teraz morze przede wszystkim, bo tego mi najbardziej brakuje. Pomimo pandemii ja byłem na krótkich chyba 5 wyskokach właśnie typu Tatry, Alpy. I gdzieś tak pomiędzy tymi przerwami czuję się zaspokojony. Zresztą wspominałem, że za 7-10 dni mam nadzieję się wdrapać na Blanka i sobie sprawdzić, czy jak sobie radzimy, że tak powiem, z synem pod opieką oczywiście dobrego przewodnika, jak sobie poradzimy z tym zjazdem. Natomiast marzy mi się morze. Mam nadzieję, że uda nam się w te wakacje z Izą wyskoczyć przynajmniej na Śródziemne. Jednym z takich marzeń, których nie udało mi się spełnić, to jest Polinezja Francuska, żeby sobie popływać w tamtych rejonach. Miałem okazję pływać między wyspami, co prawda nie jachtem, tylko jakimś kutrem w Indonezji. To są naprawdę przepiękne, dzikie rejony, a Polinezja jest jeszcze dalej wysunięta, więc taki koniec świata. I chyba powiem coś może niepopularnego, no, chyba troszeczkę zwolnić, bo takich bardzo ambitnych celów górskich nie mam. Na pewno bym chciał być w Karakorum, bo jeszcze nie byłem. Chciałbym poczuć tą atmosferę trochę innej kultury. Zobaczymy, czy to się da. Na pewno bym chciał, trochę mi się to kłóci z moim manifestem klimatycznym, przejść się na nartach na biegun północny, bo to coś za coś. Samo chodzenie na nartach nie, ale tam trzeba też najszybciej dolecieć, tak? Jak dolecieć, to problem. Natomiast też bym chciał wszystkim miłośnikiem gór, a propos tego wyścigu, polecić film Herzoga. To jest stary film, Krzyk kamienia. Naprawdę warto, żeby robić te góry dla siebie. One dają tyle satysfakcji i tyle takiej fajnej relacji, bo poznałem w górach wielu wspaniałych ludzi. Przewinęło się naprawdę wielu niesamowitych ludzi. Aż mi żal, że niektórych imion nie pamiętam. I chciałbym też móc zapamiętać tych, których spotkam w przyszłości, niekoniecznie w górach. Może gdzieś na jakimś szlaku morskim, może rowerowym, może pieszym. Zresztą dzisiaj rozmawiałem z zięciem. Wnuk za rok skończy 7 lat. To najwyższy czas, żeby się wybrać z Karpacza przez Śnieżkę do Szklarskiej. Żeby poczuł, że tak powiem, trochę świeżego powietrza i popatrzył naprawdę na piękne widoki. Myślę, że jako nasi goście zainspirowaliście wielu naszych widzów, naszych słuchaczy. Te piękne historie, te barwne opowieści, te widoki, które przed nami też roztaczaliście, to też nasza wyobraźnia pewnie będzie pracować na dużych obrotach. Drodzy Państwo, zachęcam do obejrzenia później na spokojnie jeszcze do powrotu do naszej rozmowy na kanale YouTube. Będzie można na naszym radiowym kanale obejrzeć naszą rozmowę. Trochę zdjęć się pojawi, trochę pewnie też jakieś filmy, ten z kamerą obiecuję, że się pojawi. I tak zainspirowany waszymi słowami pomyślałem sobie, że oczywiście te fantastyczne plany, te fantastyczne cele, które wymieniliście, one są czymś, co napędza. Ale niech napędza Państwa ta świadomość, że trzeba być aktywnym i na przykład jutro, w sobotę, 1 maja, warto skorzystać z pięknej pogody, która ponoć ma być wyjątkowo dobra. Nie wierzę. Jutro ma być przynajmniej 14 prawie stopni i słonecznie, ma być przyzwoicie w przeciwieństwie do niedzieli. Wykorzystajmy to. Ja się wybieram na przykład na Wyspie Sobieszewską i tam też będę wietrzył głowę i tam też będę szukał pięknych krajobrazów, pięknych widoków, bo przecież mieszkamy w tak cudownym miejscu. Ja uważam, że nasza w ogóle Mierzeja Wiślana jest też przepiękna. Nie ma co wspominać o Półwyspie Helskim i w ogóle całym naszym wybrzeżu.
Jak najbardziej, więc ja z przyjemnością. Jesteśmy mówieni właśnie z Izą u znajomych na Kaszubach, więc mamy mały, że tak powiem, trekking po lesie zwyczajowy, potem jakaś towarzyska wjecha, bo akurat budują dom, więc będzie na pewno wesoło. Drodzy Państwo, bądźcie aktywni, korzystajcie z tych okoliczności, które sprzyjają teraz. Pandemia powoli, mamy nadzieję, będzie wygasać, będzie się wyciszać i mam nadzieję, że te piękne krajobrazy, piękne okolice też będą przez Państwa uczęszczane. Tego życzymy. Dziękując za spotkanie. Lucyna Kołodziejska, Wojciech Falkowski. Czego Wam życzyć? Zdrowia przede wszystkim, ale i realizacji planów, miłości. Ja powiem tak, wydaje mi się, że szczęścia i tolerancji. Mogę powiedzieć o takim projekcie, bo rzadko, parę razy miałem ze sobą flagę. Miałem ją na Winsonie, miałem ją na Denali. Potem niestety często zapominałem, koledzy miewali, ale na Everestie 2 lata temu to był szczególny rok, bo na Aconcagua doszła do nas informacja o śmierci naszego prezydenta Pawła Adamowicza. Mamy fajne zdjęcie, bo byłem z jego dosyć bliskimi znajomymi, gdzie jakąś świeczkę, jakąś modlitwę odmówiliśmy. Natomiast akurat i w bazie pod Everestem w czasie Pudży miałem ze sobą i jego wizerunek, i flagę Gdańska, i Polski. I te trzy flagi zostały na Everestie. Mam nadzieję, że może ktoś je jeszcze odnajdzie, bo dołączyłem je do tych chorągiewek modlitewnych z przesłaniem właśnie tolerancji. To jako gdańszczanin pamiętaj o tym, żeby zadbać, żeby twoje nazwisko pojawiło się w Wikipedii wśród tych, którzy zrobili koronę ziemi. Chyba to nie jest najważniejsze. Ale ślad musi zostać, tak jeżeli, się umawiamy. Jeżeli ja wiem, Lucyna wie, i wszyscy, ty wiesz. Teraz, którzy nas oglądają i też wiedzą. Lucyna, czego ci życzyć? Chyba spokoju po prostu. Mimo tego, że wszyscy zwolniliśmy od roku, to ja z przyjemnością jeszcze troszeczkę sobie poodpoczywam. Tego Wam życząc, dziękuję za wspólne spotkanie. Wszystkiego dobrego. Tomasz Galiński, pozdrawiamy ze studia imienia Janusza Hajduna z Radia Gdańsk. Proszę powrócić do naszej rozmowy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo.